Dobra. Okej. To jeszcze raz oficjalnie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym naszym naukowym spotkaniu. Tym razem dowiemy się, jak przygotować prezentację na konferencję, a moimi głównymi gośćmi, tak naprawdę, moimi i Studenckiego Towarzystwa Naukowego gośćmi, będą studenci z koła English Division Dermatology Scientific Circle. Witamy serdecznie. Cześć. No, nie, to jest Cześć. przerwa na następny slajd. Dobra, i tu właśnie Tak, chciałabym przedstawić będę lepszy w tym. Widzicie, trzeba we wszystkim mieć doświadczenie, nawet w przełączaniu przeźroczy. Chciałabym bardzo serdecznie przywitać i od razu podziękować wszystkim osobom, które dla Was to spotkanie przygotowały, osoby przygotowały. Na pewno zacznę od Studenckiego Towarzystwa Naukowego, z którym te spotkania dla Was przygotowuję. Głównie Gosia Styczewska i Mikołaj Młyński. Nie wiem, czy dzisiaj z nami są, ale chciałam im od razu podziękować. Wypowie się również Marcin Kutek, który jest również ze mną w szkole doktorskiej i tworzył tutaj z nami wszystkimi Seamless Gdańsk, a także podzielał się swoim doświadczeniem i swoimi prezentacjami. Studenci English Division Dermatology Scientific Circle, czyli Ewa Maria Sokolewicz, Miłosz Lewandowski i Karol Kołkowski. No, serdecznie Was jeszcze raz witamy. Dobra, ja, wiecie co, to jest takie głupie, ale ja nawet z prezentacji przeczytałam Wasze imiona i nazwiska. I tu właśnie kolejna sprawa, że trzeba być na maksa przygotowanym. I tak jak ja w tym momencie od razu Wam mówię, że mnie ta sytuacja, że ja tej prezentacji nie pokazuję, bo mi nie działa Zoom, to już na starcie mnie zestresowała. I mimo, że to jest nasz taki wewnętrzny webinar, gdzie nikt mnie nie ocenia, to ja i tak już jestem taka spięta, że nawet moich znajomych musiałam przeczytać imiona i nazwiska. Także to się zdarza. Dobra. Chciałam Wam tylko opowiedzieć, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. Na początku ode mnie kilka słów na temat, jak przygotować prezentację. Będą to takie podstawy, które dla nas może są podstawami, a dla innych osób może jeszcze nie. Następnie Marcin wypowie się od strony jurora, z komisji, osoby z komisji podczas konferencji, czyli powie nam Przewodniczącej Scientific Committee. Przewodniczącego. przewodniczącego Scientific Committee, przepraszam, to o wiele lepiej brzmi, który zwrócił uwagę tak naprawdę na to, co było oceniane na ostatniej Shameless Gdańsk. To się, wiadomo, różni w zależności od konferencji, ale zawsze coś. A następnie swoimi prezentacjami podzielą się właśnie Miłosz, Ewa i Karol. I tutaj od razu Wam powiem, że Miłosz zaprezentuje swoją prezentację, Ewa chyba też, albo na pewno opowie o swojej Ja prezentacji. też zaprezentuję, aczkolwiek tutaj muszę tylko powiedzieć, jako że jestem na ED, no bo też jestem przewodniczącą ED Dermy, więc jakby to nikogo nie dziwi, że jestem na ED, to ja mam prezentację również po angielsku, więc tylko chciałam jakby dać znać, Oczywiście. że moja prezentacja będzie po angielsku, chętnie ją wygłoszę, nie wam ją pokażę, no tylko że właśnie jest po angielsku. Ewa to tylko wzbogaca tutaj nasze wydarzenie. Także jak najbardziej. No i Karol pokaże nam swoje nagranie swojego wystąpienia. Tutaj od razu zaznaczam, że prosimy o nienagrywanie gdzieś tam oddzielnie tego wydarzenia czy prezentacji Karola, ponieważ będą tam zdjęcia Rosja. pacjenta. Dokładnie. Dobra, no to zaczynamy. Kilka słów wstępu na temat tego, jak przygotować prezentację, jak w ogóle się do tego zabrać. I to, co zawsze będziemy Wam powtarzać, to to, że trzeba po prostu czytać regulamin, bo w regulaminie znajdziecie najważniejsze informacje, między innymi to, jak długo powinna trwać Wasza prezentacja. Tak jak w przypadku naszego regulaminu, to tam była również informacja o tym, że powinniście wykorzystać konkretny szablon do stworzenia takiej prezentacji i też wszelkie inne wymagania. To mogą być przeróżne wymagania, dlatego zawsze trzeba od tego zacząć, żeby nie zrobić na marne. Oczywiście ja jestem
No, takim przykładem, który uczy się nie na czyichś, a niestety na swoich błędach. Mi się zdarzyło zrobić prezentację na 20 slajdów, a dopiero potem przeczytać regulamin, że maks slajdów było 5. Także od razu uprzedzam, jeśli nie chcecie zmarnować swojego czasu, czytajcie regulamin. Kolejna sprawa, o czym może nie każdy wie. Możecie pisać abstrakty w grupach, możecie tworzyć prezentacje w grupach, ale pamiętajcie o tym, że tylko jedna osoba może prezentować prezentację. I to, co jest bardzo ważne, to o ile przy publikacjach często liczy się wasz współudział, to przy prezentacjach na konferencji przeważnie punkty w jakichkolwiek kwalifikacjach, konkursach czy kwalifikacjach właśnie do szkoły doktorskiej, to często punkty dostaje tylko osoba prezentująca, więc to też myślę warto mieć gdzieś z tyłu głowy. No i tutaj już przechodzę do takich konkretów. Jak tworzycie swoją prezentację, warto posługiwać się swoim abstraktem, w sensie gdzieś go sobie z tyłu głowy mieć i po prostu na podstawie tego, co napisaliście, tworzyć tą prezentację. Wiem, że to, co teraz powiedziałam, jest zbyt ogólne, ale myślę, że gdzieś tam posługiwanie się abstraktem przy tworzeniu prezentacji jest ważne. Kolejna sprawa, stawiajcie na minimalizm, czyli wasza prezentacja musi być przejrzysta, nie musi być surowa, bo nie o to chodzi, że minimalizm oznacza po prostu białą kartkę i czarne litery i nic więcej. Chodzi tylko o to, żeby łatwo było wyłapać informacje, które chcecie przekazać, żeby one były dobrze zaprezentowane właśnie przy użyciu na przykład grafik, czy wykresów, czy zdjęć i żeby po prostu nie działo się za dużo, co za chwilkę pokażę. I to, co najważniejsze, o czym też chyba jeszcze, nie, to co najważniejsze, to nie czytajcie tekstu prosto z prezentacji, czyli nie róbcie tego, co właśnie ja zrobiłam. Czyli jak macie jakiś tekst, to starajcie się wpleść go w to, co mówicie. Czyli jeśli nawet macie napisane jakieś zdanie, ogólnie powinno być jak najmniej tego tekstu, ale jak już macie coś napisane, to starajcie się gdzieś to wpleść w temat, a nie zaczynajcie właśnie swoich prezentacji od takiego jeden do jednego przeczytania informacji z tego slajdu. Wiadomo, że to, co ja teraz robię, mam nadzieję, że raczej wam staram się opowiadać niż czytać, ale nie ukrywam, że zerkam na tą prezentację i z czego to wynika? Z tego, że prezentację stworzyłam pół godziny temu, dlatego tutaj od razu możecie widzieć, co się dzieje w momencie, kiedy robicie prezentację na ostatnią chwilę, wy jej po prostu nie znacie. Co za tym idzie, automatycznie ją czytacie, więc unikamy na pewno tego, co właśnie zrobiłam. Poproszę następne przeźrocze. Dobra, teraz właśnie z Marcinem jeszcze nie ukończyliśmy, jeszcze trwają te zajęcia. Mamy takie zajęcia, metodologia tworzenia prezentacji? Metodologia bodajże prezentowania i nie publikowania i prezentowania wyników badań naukowych. Dziękuję. Właśnie jesteśmy na takich zajęciach i to, co jakby najbardziej zapamiętałam z tych zajęć, bo nie ukrywam, że już parę prezentacji mam ze sobą i to jakby wiele gdzieś tam wskazówek czy tipów po prostu znam. Natomiast to, co jest powtarzane na naszych zajęciach, to, że zawsze wasza prezentacja powinna w jakiś sposób nawiązywać do wydarzenia, na którym będziecie swoje te wyniki badań prezentować, czy ten swój przypadek prezentować. To jest zawsze dobrze postrzegane. Widać, że nie jest to jakiś odsmażany kotlet z 2009 roku, że to jest czyjaś prezentacja, tylko widać, że to jest wasza praca, że to jest prezentacja po prostu przygotowana na dane wydarzenie, bo jakby to się może zdarza, nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale że ktoś po prostu daje wam jakieś swoje stare prezentacje do prezentowania. Jeśli ktoś tak robi, niekoniecznie bym z tego korzystała, po prostu zawsze starajcie się gdzieś tam sami po prostu stworzyć taką prezentację. To, co myślę jest też dobrze postrzegane, to dodanie logo swojej kliniki. W ogóle na pierwszej stronie powinno być też wasze imię, nazwisko, afiliacja. Nawet jak jesteście studentami,
to myślę, że spokojnie możecie napisać nazwę kliniki, przy której działacie. No i też fajnie wygląda, tu też podpatrzyłam gdzieś u starszych kolegów, jak po prostu jest napisana nazwa konferencji czy logo konferencji. I tutaj na następnym slajdzie gdzieś zrobiłam screena z jakiegoś, z jakiejś mojej... O nie. O. Tutaj. Sorki, no. Zaczęło się i przełączyło 3 slajdy. A, okej, już myślałam, że to mój błąd i myślałam, że w pośpiechu pomyliłam się. A, no dobra. To tutaj jest screen z jakiejś mojej starej prezentacji i tak jak widzicie, umieściłam tutaj logo koła, kliniki mojej uczelni. Napisałam nazwy wydarzenia, zjazd sekcji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, jasny, klarowny tytuł i tak naprawdę myślę, że tutaj jest wszystko, co powinno się znaleźć. Autorzy jeszcze. Co? Autorzy jeszcze, to też jest masz na dole. Ważne. No tak, ale nie wiem, czy to powiedziałem. Tak, no, racja, autorzy. O właśnie, nie powiedziałam tego, także faktycznie jest to tutaj, a tego nie powiedziałam, czyli autorów też oczywiście wypisujemy. Ale nie, dobra, zostawiłam tutaj logo, nie napisałam afiliacji, ale myślę, że logo mówi samo za siebie. Dobra, dalej. Tutaj chciałam trochę pobudzić waszą wyobraźnię, czyli pokazać, jak nie powinna wyglądać wasza prezentacja. Czyli tak jak już wspominałam, unikamy pisania ciurkiem tekstu. Powiem wam, że jak się tworzy prezentację, to niestety bardzo łatwo, tak kolokwialnie mówiąc, zawalić prezentację tekstem, bo nagle okazuje się, że te wasze wszystkie wyniki są tak ważne, że wy chcecie się nim koniecznie podzielić i często, zwłaszcza w pracach oryginalnych, tego tekstu jest mnóstwo, a jak macie mnóstwo tekstu, to chcąc nie chcąc zaczynacie go czytać, zwłaszcza jak się zestresujecie, więc ja proponuję po prostu hasłowo jakieś pojedyncze, może okej, nie zawsze da się hasłowo, ale jak najmniej, żebyście mogli więcej dopowiedzieć, bo pamiętajcie, że prezentacja jest czymś pomocniczym, czyli wy nie czytacie z prezentacji, ona tylko przedstawia to, o czym chcecie powiedzieć. Next. To, czego unikamy i podczas naszych spotkań właśnie w szkole doktorskiej dało się to zauważyć, że prezentując swoje wyniki często ma się tendencję do takich drobnych wykresików, bo przecież tyle chcemy przekazać, że wszystkie wyniki i cały tok po prostu naszego rozumowania, naszej pracy musimy zaprezentować na slajdzie, ale to jest po prostu nieczytelne, więc starajcie się unikać takich tyci tekstów, których podpisy są niewidoczne. Jeśli już koniecznie chcecie przedstawić na prezentacji jakieś kilka wykresów, to starajcie się na przykład obrysować to, na co słuchacz ma zwrócić uwagę, bo to jest po prostu nieczytelne, bardzo łatwo to wybija i naprawdę, jak ostatnio nasz kolega prezentował swoje wyniki, to jeszcze zaczął nawiązywać do poprzedniego slajdu, który również nie był czytelny, bo zawierał mnóstwo liczb, więc jak dajecie jakieś dane liczbowe, to pamiętajcie, żeby to było klarowne i myślę, że bardzo fajnie nie po prostu zakreślić, zaznaczyć, wyróżnić, to już jakby do was należy, ale unikajcie takiego drobnego tekstu. Dobra, następne. Też tutaj ważne tipy, jeśli kopiujecie jakieś obrazki, które nie są wasze, zawsze pamiętajcie o tym, żeby albo podać autora, albo źródło. Ja, jeśli to jest skopiowane z internetu, to może być po prostu link. Wykresy też zawsze podpisujemy, ale to na pewno wiecie z liceum. Na koniec warto dodać referencje, czyli jakby spis literatury, z której korzystaliście, na której bazowaliście. Często jak czytacie jakieś publikacje w PubMedzie, przygotowując się do waszej prezentacji, to po prostu warto skopiować te dane i umieścić je na końcu. Myślę, że to też fajnie wygląda, bo po prostu pokazujecie, że przeczytaliście, że wiecie, o czym mówicie, że włożyliście jakąś pracę i w takich prezentacjach studenckich naprawdę najważniejsze jest to, żeby pokazać, że
się wykazaliście, że włożyliście pracę w tą waszą prezentację i po prostu się postaraliście. No i na koniec możecie też dodać dane kontaktowe. Myślę, że jeśli kogoś zainteresował wasz temat i chciałby się z wami skontaktować, to będzie bardzo pomocne. Tak wygląda mój slajd też z tej samej prezentacji. Jest literatura, jest mail i słowo dziękuję. No i jeszcze tak, tak jak pewnie już część z was wie, takie prezentacje przeważnie są stresujące i zresztą jak widzicie, to nie jest, dzisiaj nie jest, to nie jest konferencja, ja nie dostaję punktów za tą prezentację, a i tak czuję się taki lekki stres i żeby zredukować ten stres, który na przykład mi towarzyszy, to co powinnam zrobić? Przede wszystkim tą prezentację przeczytać przed tym, zanim wam ją prezentuję, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, przeczytać ją wielokrotnie. Powinniście znać po prostu na blaszkę, jaki slajd idzie po którym slajdzie, żeby zachować płynność. No i najważniejsze to też samemu przełączać slajdy, bo wtedy tą płynność możecie w jakiś sposób zachować. Ja na przykład bardzo lubię prezentować przed rodziną, znajomymi, po to, żeby czuć się trochę w klimat prezentowania przed kimś, bo czasami nam się wydaje, że już znamy prezentację, a jak przyjdzie co do czego, to nagle jest pustka w głowie. Niektórzy proponują prezentowanie, jakby ćwiczenie naszej prezentacji do lustra, ale mnie tak bardzo rozprasza to, że ja, nie wiem, zrobię jakieś gesty brwiami, zaraz coś powiem, moja twarz jakoś zrobi śmieszny wyraz i mnie to na maksa rozprasza, więc ja wolę włączyć prezentację na telewizorze, pokazać ją, nie wiem, chłopakowi, rodzinie, komukolwiek i w ten sposób ćwiczycie. Ja pamiętam też, że przed którąś prezentacją się tak stresowałam, że złapałam jakichś obcych ludzi, jakieś studentki na korytarzu, które tam po prostu siedziały i zagadałam do nich, hej dziewczyny, mogę wam zaprezentować moją prezentację i też dzięki temu jakby już zauważyłam, że w dniu konferencji też jakby pamiętam, o czym mówię. No i też bardzo ważne, pilnujcie limitu czasu, bo o ile na niektórych konferencjach studenckich ktoś tam przymknie oko, że przedłużyliście swoją prezentację o pół minuty, minutę, to już na takich poważniejszych konferencjach macie po prostu timer i będziecie mieli ucięte w połowie zdania, a to nigdy dobrze nie wygląda, jeśli nie przejdziecie do podsumowania. No i chyba to tyle z mojej strony. Tak, starałam się całkiem szybko powiedzieć, ale mam nadzieję, że nie było to za szybko. Także teraz oddaję tutaj głos Marcinowi. Jeśli macie pytania do mojej części, to myślę, że będzie na to czas w sekcji Q&A, dlatego teraz już oddaję tutaj głos Marcinowi. No dobra, to myślę, że zacznę najpierw może od jakby przejścia przez kwestię regulaminową, merytoryczną, a potem drugą dotyczącą prezentacji, takich kilku uwag praktycznych. Pierwsze to dotyczące regulaminu. Na wielu konferencjach nie ma tak jakby opisane wprost, co jest oceniane. My się postaraliśmy, bo uznaliśmy, że to byłoby bardziej fair, gdyby były jednolite kryteria do oceniania, bo bardzo często niestety jury ocenia coś bardzo subiektywnie, na podstawie tego, co im się podoba. Nie wiecie, jak bardzo jest rzetelny ktoś. Ktoś może coś lepiej ocenić, bo to rozumie, bo to jest jego dziedziny. Może patrzeć na coś zupełnie innego. Komuś może się spodobać sposób prezentowania, chociaż sama prezentacja jest beznadziejna. Albo temat spodobać, prezentacja jest niezbyt, albo ktoś zabłysnął w dyskusji, a prezentacja była słaba, ale przy zadawaniu pytań i zbombardowaniu kogoś nawet bardzo ostro, osoba prezentująca zabłysnęła, więc upewniajcie się, jak będziecie coś przygotowywać, czy jest jakiś taki regulamin. My mieliśmy oddzielne kategorie na tak jakby przedstawienie tych najważniejszych naukowych rzeczy, na co często się nie patrzy, na takie podkreślenie, czy na pewno są wszystkie wyniki dobrze przedstawione, czy statystyka, czy metoda naukowa, nie tylko jakieś rzeczy, czy jest jakby sens tego, czy na końcu jest podsumowanie, bo jednak wiecie, można słuchać długiej prezentacji, no i nagle dziękuję za uwagę. I słuchacze są takie, okej, okay, a co to w zasadzie do cholery było, bo nikt nie wie. Bo się zgubiło jakby cały wątek, bo było tak dużo różnych rzeczy, nie? Więc im bardziej coś skomplikowanego dajecie, pamiętajcie, że przy rozłożeniu tego na czynniki jakby pierwsze, trzeba koniecznie jakąś syntezę na koniec. Inną rzeczą jest też jakby sposób prezentowania.
wypowiadania się i przede wszystkim stylistyka. Bo okej, okay, niektórzy wam powiedzą, że w nauce najważniejsze są dane naukowe. Tak, jasne. Ale to musi ktoś chcieć was słuchać i chcieć te dane zobaczyć. A idziecie na konferencję i możecie mieć... Generalnie głównie ludzie mają trzy powiedzmy powody. Pierwszy, chcecie się pochwalić swoimi wynikami. Okej, okay, zróbcie to tylko i wyłącznie naukowo i rzetelnie. Ale nie oczekujcie, że ktoś się zabłyśnie albo dostaniecie nagrodę. Drugie, chcecie to komuś pokazać. I teraz pytanie komu? Publice, bo chcecie na przykład, nie wiem, prezentujecie jakiś problem kliniczny, że coś się robi źle, coś jest beznadziejne, coś trzeba zmienić w kraju, albo nowe wyniki badań, które mówią, że trzeba inaczej leczyć, albo coś nowego z nauk podstawowych, coś się zmienia. Albo chcecie po prostu konferencję wygrać. Tak czy siak, to oznacza, że no nie bójmy się tego powiedzieć. Niekoniecznie ważne jest w takich momentach, czy coś ma nie wiadomo jaką wartość naukową, tylko to jest czysty marketing. Wy chcecie sprzedać produkt. W Polsce się trochę o tym zapomina, bo mało rzeczy od prywatnych sponsorów się zdobywa u nas, nie? U nas jest taki trochę inny sposób. Z jednej strony niby coś ma być praktyczne, z drugiej strony teraz mamy niby nacisk, że jednak ma być jakieś nauki podstawowe w medycynie i tak dalej. Zapomina się mówić, że niezależnie od tego, co robimy, my wyniki chcemy sprzedać. Czy sponsorom, czy na obronie, czy konferencji. Naukę trzeba sprzedawać, czasem nawet rzecz dosłownie sprzedawać w celach komercyjnych, a więc powinno się prezentować dokładnie tak, jak się to robi w celu sprzedaży. Podpatrzcie sobie, jak prezentuje coś Elon Musk, jak prezentuje to Steve Jobs, czy jak prezentuje produkty Apple. Wyniki można dokładnie tak samo i różne rzeczy naukowe w ten sposób przekazywać. Co więcej, najlepsza prezentacja, jaką możecie zrobić, to kiedy zainspirujecie kogoś, kiedy waszą energię pozytywną albo zażenowanie, przerażenie przekażecie publice. To może nie jest w pełni naukowe, ale to jest sposób interakcji z ludźmi, bo wy prezentujecie też całym sobą. Okej, okay. Teraz przez Zooma troszkę trudniej, bo nie macie całej mowy niewerbalnej, no za dużo ciałem nie zrobicie, ale mniej więcej taki jest cel, bo chcecie pokazać, dlaczego to jest ważne, co prezentujecie. Jeżeli jedziecie na szkolenie, znaczy dla siebie, szkolić się z prezentowania, może nie ma większego znaczenia, ale jak cokolwiek innego jedziecie pokazać, to pamiętajcie, że to nie jest tylko pokażę case, pokażę, co zrobiłem. Musicie podkreślać po co. Jak siedzą ludzie, zwłaszcza jak jesteście na końcu kolejki, no to jest... Mhm. Kolejna osoba opowiada o nadciśnieniu, o trądziku, o mikrobiocie. Fajnie. Mhm. I usypiają wszyscy. Jury też, bo nie chce się nikomu słuchać. Ale jak pokażecie przy którejś pracy, że ale mimo wszystko jest jakiś problem albo coś trzeba zmienić, musicie pokazać cel. Każda rzecz, nawet najnudniejsza może. Pamiętam, kiedy widziałem taką prezentację na konferencji studenckiej. Dużo było case'ów. Każdy coś tam opowiadał. Zrobiono zabieg taki, zrobiono diagnostykę taką. Pacjent wyleczony. Fajnie. Ale takie, no i co z tego? No tak każdy ma. I najfajniejsza prezentacja moim zdaniem to była taka, z której w zasadzie nic nie wyszło. Bo chociaż nie, wyszło, ale jakaś bardzo, bardzo prosta diagnoza. Z neurologii. I cele, ale było to tak zaprezentowane celem pokazania prezenterki, że prosta diagnoza, a jest często przeoczana w diagnostyce różnicowej stwardnienia rozsianego i że coś jest banalnie proste, a mimo to ludzie na to nie wpadają i trzeba czekać. I pokazywała coś, co może było średnio ciekawe, ale pokazała, że powinno się szybciej to zrobić i w sposób lepszy. Także pamiętajcie, że próbujecie coś sprzedać i to musi być wizualnie też jakieś ciekawe. Tak na przykład coś, czego nienawidzę, co wszystkie programy do prezentacji to wstawiają, to są bullet points. Ja tego nie cierpię, bo one raz, że zachęcają do natłoku tekstu, dwa, ten tekst jest coraz mniejszy. Nadmiar tekstu, to tak Magda powiedziała, żeby czytać. Także moja rada, nie więcej niż 9 linijek na slajd, nie więcej niż może, nie, 4 linijki max, 9 elementów na slajdzie max, bo nikt nie będzie słuchać. Nie ma nic obrzydliwszego. 9 linijek to dużo by było. Tak. Jak można wstawiać po 5 zdjęć na jednym slajdzie, skąpić? Słuchajcie, to nie musi być slajd minuty. Jak chcecie pokazać kilka zdjęć, pokażcie nawet 50 slajdów, zróbcie na 5 minut, ale jak na każdym slajdzie będzie jakiś element ważny do pokazania, bo nikt się to nie przyjrzy, nikt nie będzie, nie wiem, z lornetką teatralną z tyłu audytorium, albo nawet nachylał się o tak na Zooma, żeby zobaczyć, co tam gdzieś na jakim zdjęciu w szczególe jest. No chyba, że nie macie dobrej jakości zdjęcia i robicie to celowo, ale to jest nagminne. Takie skąpienie slajdem, to nie jest papier, to nie idzie do druku, nic nie szkodzi, zwłaszcza, że wszyscy wolą obrazki, bo większość jest wzrokowcami, niż czytanie jakiegoś tekstu, nie? Chociaż tylko przerwę ci, Marcin, przepraszam. Są takie szkoły, że mówią, jakby jeśli zastanawiacie się, ile
ile właśnie stron powinna mieć wasza prezentacja, no to jest, że jedna minuta, jeden slajd przeważnie jest, jak właśnie tworzymy, że jedna minuta, jeden slajd, a ograniczenie czasowe to przeważnie są 4 minuty, więc wychodzi, że 4 strony powinny być na takiej prezentacji. To jest moim zdaniem mało, ale zależy, co prezentujemy. Jeśli to jest dermatologia i macie zdjęcia, to naprawdę można trochę jakby popłynąć z tą ilością, ale nie ma jako takiej reguły. Tutaj widzę, czekajcie, ja słyszałam od profesor z seminarium, że 6 linijek. A, wiecie, to wszystko to jest takie radzenie wzajemnie, co wszystko może zależy, wyglądać co zrobicie, dobrze, jak lepiej. Pokazujecie jakąś listę, dokładnie, którą chcecie omówić i ma 6-9 linijek, jest okej. Okay. Ale jak to są pojedyncze hasła, jak dajecie całe zdania, fragmenty, nikt nawet jedne, dwóch już mało kto przeczyta, bo tacy po prostu są ludzie, nie? Jeszcze takie, mi się wydaje, że problem z tekstem polega na tym, że większość ludzi siada przed PowerPointem i tam sklepuje swoje myśli. To jest złe. Myślcie, że PowerPoint jest ostateczna rzecz, gdzie kończycie. Najpierw sobie zróbcie wersję roboczą, rozplanujcie, co chcecie i potem usuńcie. Potem dopiero to, jak rozstawić te rzeczy, czy to jest potrzebne, czy nie mogę masy różnych tekstów zastąpić obrazkiem, schematem, jakimś memem, emoji, cokolwiek takiego. No nie trzeba całych badań laboratoryjnych przepisywać, jeżeli nie ma to żadnego znaczenia czasami. Wystarczy powiedzieć, nie wiem, brak parametrów stanu zapalnego, albo sami opowiecie, że nie było żadnych innych odchyleń, nie? Inna rzecz, którą ludzie zapominają, to na konferencji mieliśmy, to Magda wspomniała, to jest czas. Czasem się zdarza, że ktoś niestety przez to padnie. I generalnie moim zdaniem najlepiej, zobaczcie, wygooglujcie sobie, jak wyglądają różne prezentacje, szczególnie te marketingowe, jakieś firmy, jak coś prezentują. I jest taki TED Talk, How to Avoid Death by PowerPoint. I tam koleś bardzo ładnie pokazuje, jak można sterować na przykład, oprócz tego, że mówi tam o tych ilości elementów, o tym pilnowaniu czasu, o tym, by nie używać bullet points, opowiada fajną rzecz. Sterowanie uwagą słuchaczy. Najgorsza rzecz, która jest jakby pozostałością z czasów, kiedy slajdy puszczano albo tak starych z rzutnika, albo nie wiem, albo coś było na jakimś, na tablicy, laserem machanie. Ja tego nienawidzę, bo większość prezenterów siłą rzeczy, jak coś przeoczy, się rozproszy, odwróci się i pokaże swój tyłek publiczności i jeszcze się zgubi i tak dalej. Nie używajcie takich rzeczy. Chcecie coś pokazać na slajdzie? Okej, okay. Jeżeli musicie się odwrócić i coś szukacie, to jest, bo przypomniało mi się, tam jest. Nieprzygotowana prezentacja. Jeżeli wiecie, co chcecie pokazać, to wiecie to w momencie przygotowania. I musicie pokazać jakąś, nie wiem, tabelę, jakiś schemat, to zróbcie tak, że wszystko będziecie lekko ściemniać, robić lekko na przykład bardziej przeźroczyste, a jedyne, co będzie w pełni wyraźne, na przykład nieściemnione, to jest ten element. I przesuwajcie to, co jest. Na przykład, nie wiem, zróbcie bardziej tak na szaro tą ściemnienie wszystkiego albo ukryjcie to i pokazujcie tylko w danym momencie to, gdzie chcecie zwrócić uwagę. Jak musicie pokazać jakąś tabelę danych, chociaż unikajcie tego, to nie dawajcie tabeli, gdzie jest 10 kolumn, 10 linijek, nikt tego nie będzie... I jeszcze mówcie, tutaj widać w tym miejscu. Ostatnio taką z Magdą widzieliśmy na zajęciach. Ja na to patrzyłem, na to myślę, nie no, super. Jak musicie pokazać, że gdzieś w masie danych coś jest, to pokażcie tą tabelę i pokażcie jeden jakiś fragmencik, podświetlcie go czy coś, a resztę, ale nie tylko, że tu zaznaczyć w kółko, ściemnijcie całą resztę, żeby sterować głównie kontrastem, a nie robić 100 strzałek, bo jak nie ma tego bo kontrast jest o wiele lepszy w organizowaniu wizualnym. Jak macie 100 strzałek różne rzeczy, nic się nie połapie. Tak samo na przykład, jak musicie już pokazać na przykład zacytowanie kogoś, jakiś tekst, jakiś dokument, jakiś prawny, możecie na przykład wstawić fragment autentycznie tego tekstu z jakiegoś wycinka, żeby wydać, nie wiem, z takiej gazety, czasopisma czy czegoś, i tylko na przykład, i potem to ściemnić, i tylko na przykład powiększyć fragment jakiegoś tekstu. To możecie zobaczyć, na przykład w telewizji to czasami robią, nie? Jak tam cytują wypowiedzi, czy jeszcze jakieś relacje z jakichś protokołów policyjnych czy prokuratury. I co do jakby konferencyjnego oceniania, jeszcze takiego bardzo praktycznego. Masz na następnym slajdzie nasze ten screen. No to myślę, że będzie dobre. O, tak. To jest rzeczywiście nasze. No, to jest takie, my trochę popłynęliśmy z tym. To jest pierwszy scientific value. No, bo uznaliśmy, że, znaczy, bo to jest najważniejsze. Naukowe rzeczy, jakby nie patrzeć. Trzeba jednak doceniać naukę, a często, dlatego u nas taki był schemat, żeby jednak najwięcej punktacji, to macie ten przelicznik, było za wartość naukową. Czy dobrze jest przedstawiona hipoteza, czy są wnioski, czy się odnosicie, czy jest metoda. Bo często autentycznie dostanie ktoś, kto zaprezentuje to ciekawie,
a wcale niekoniecznie z sensem, bo zmęczone jury to są ludzie. Nie będą patrzeć na, sens, tylko na sposób zaprezentowania. Mało kto wytrzyma, by patrzeć na naukowe rzeczy. Dlatego u nas był taki przelicznik. Drugie, no tam attractiveness of the subject. Patrzyliśmy, czy przynajmniej ta treść pasuje nam do motywu konferencji. Niezależność pracy, staraliśmy się ocenić, czy to przygotowanie i tak dalej rzeczywiście jest autora, czy widać, że jest autora i czy wie, co prezentuje, czy dostał jakieś rzeczy i byleby powklejał, poprzepisywał, czy poprzepisywała i tak nie do końca wie, co prezentuje, bo to jest tam dany materiał, może od kogoś, iść tam sobie zaprezentuj. Metoda prezentacji to tam mniej więcej to. I ostatnie, uczestnictwo w dyskusji. Ocenialiśmy to dlatego, że czasami ktoś może dostać trudne pytania i się z nim wybroni, a dostawałby na przykład tyle samo punktów, co ktoś, kto po prostu zaprezentował, dziękuję, do widzenia, idziemy dalej, nie? I to takie trochę niedocenione tych osób. Natomiast można naprawdę sobie w tym wygrać. Na naszej pierwszej konferencji była jedna dziewczyna z taką pracą, którą strasznie nasze jury urologiczne tak, no, przetrzepało dość pytaniami, masę różnych rzeczy. Ciężko było, włącznie z tym, że był moment, że stwierdzili, że tak się nie robi, a prelegentka powiedziała, nie, nieprawda, bo w jakichś tam wytycznych z tego roku weszła w dyskusję i się pokłóciła. W niejednych miejscach można było uznać, że się to nie spodoba jury. Tutaj ona wygrała tą konferencję, albo była druga bodajże, jeśli pamiętam, bo zaimponowała tym, że umiała bronić swojego zdania argumentami i że była perfekcyjnie na dany temat i naokoło przygotowana. Magda, masz coś jeszcze, bo czy już mogę kończyć? Chciałam tylko dodać, że nie zawsze gdzieś tam jest mocno oceniana ta dyskusja, aczkolwiek ja słyszałam, że to zawsze dobrze świadczy o naszej prezentacji, jak ta dyskusja się pojawi, bo to znaczy, że faktycznie jury jest zainteresowane. No i mamy tutaj właśnie te pole do popisu, możemy się wykazać. Ja też raz się pokłóciłam, też usłyszałam, że chyba pani popłynęła, ja powiedziałam, że przecież tak jest w najnowszych wytycznych i też zajęłam jakieś miejsce. Także słuchajcie, nie bójcie się tej żywej dyskusji, nie bójcie się nawet po prostu takich kłótni, bo to tak jak Marcin powiedział, to są ludzie, to są lekarze. Ci lekarze nie zawsze trafiają na taką sesję, w której w 100% znają się na temacie, także pamiętajcie, że wasza prezentacja też nie może być za trudna, bo nie każdy specjalizuje się w jakimś temacie, który zaprezentujecie. Nie, myślę, że to Marcin wszystko super powiedziałeś. Jeszcze tam na następnym slajdzie to takie ogólne daliśmy gdzieś tam informacje, ale myślę, że to po prostu możecie sobie sprawdzić. W każdym regulaminie jakiejś konferencji znajdziecie po prostu takie informacje, z którymi trzeba się zapoznać. To, co u nas było, to właśnie to, że trzeba było jakieś skorzystać z szablonów. Czekajcie, mamy propos, jak nie robić slajdu i Kaja chce zadać pytanie. Dawaj. Tak, czy ja mogę się wtrącić? Chciałam wrócić do tego, co Marcin mówił na temat właśnie tego sprzedawania swoich wyników, prezentacji jak Elon Musk i jak Steve Jobs, ponieważ kiedyś byłam na takiej konferencji właśnie studenckiej, gdzie uczestnik został dosyć mocno za to skrytykowany. Właśnie zostało to wprost nazwane, że to jest Steve Jobs style i że to jest jednak medycyna, nauka, że to wymaga takiego bardziej stonowania i profesjonalizmu i że no właśnie nie idziemy w taką stronę marketingową, że jednak powinniśmy tak trzymać ten fason. Więc co o tym uważacie? Wydaje mi się, jak mógł powiedzieć, bo w sumie się nie wypowiadają, to Marcin się wypowiada, jeżeli chodzi na przykład o mnie i moje zdanie, jakie mam na ten temat, to ja w dużej mierze jakby Marcina popieram, bo tak naprawdę te same informacje możemy przedstawić w dwojaki sposób, albo w sposób taki, który nikogo nie zainteresuje, albo w sposób taki, akcentując właściwe rzeczy, taki, który ludzi właśnie przykuje ich uwagę. I to jakby Marcin tak naprawdę nazwał taką trochę sprzedażą. I tutaj nie wolno, słuchajcie, mylić pewnej ważnej rzeczy. Jakby decydując się na taki tok przeprowadzania swojej prezentacji, musimy być pewni sami, że informacje, które w cudzysłowie sprzedajemy jury, tak, czy innym uczestnikom, są informacjami przydatnymi naukowo. W momencie, kiedy, słuchajcie, mamy tak naprawdę dane, czy tam case, czy pracę oryginalną, które zawierają tak naprawdę dane nie do podważenia, które są istotnie klinicznie, które jury jakby oceni jako naprawdę przydatne, to nikt nie powie, że ta prezentacja została sprzedana. W momencie, kiedy będziecie chcieli prezentować rzeczy, które tak naprawdę
nie są istotne, a z których chcecie zrobić po prostu bardzo istotne i pokazać, że one tak naprawdę są najważniejsze w całej medycynie, choć nie są, tutaj rzeczywiście jakby istnieje pewien taki zgrzyt i możecie zostać posądzeni o to, że trochę przesadzacie i jakby zachowujecie się jak Steve Jobs, który tak naprawdę prezentując swoje produkty ustawiał wszystko tak, żeby one wyglądały jak najlepiej, choć w danym momencie najlepsze czy nawet dobre nie były. I myślę, że słuchajcie, warto skupić się na tym, aby przede wszystkim wasze dane naukowe, wasze rzeczy, które wy przedstawiacie, miały jak najlepszą wartość kliniczną, wartość dla jury, wartość dla pacjentów. I w tym momencie nikt nie będzie wam zarzucał, tak mi się oczywiście wydaje, że wy komuś to sprzedaliście, ponieważ nawet jeżeli wy to sprzedaliście rzecz niezwykle przydatną, niezwykle mądrą, niezwykle istotną. Takie jest moje zdanie na ten temat. Ja jeśli, nie wiem, ty Marcin chcesz też coś dodać, bo ja też mogę coś powiedzieć. Tak, że ja się z większością rzeczy zgadzam, zwłaszcza ten początek. Nikt nie zabroni wam mieć obu tych rzeczy. Jeżeli trzymacie się rzetelności naukowej i sprzedaży, uważam, że jest wszystko ok. Owszem, część jury może tego nie odbierać. To też jest ważne, czasem może zobaczyć, kto to będzie oceniał. Zwłaszcza starszej daty ludzie mogą takie rzeczy nie lubić. Nie do końca rozumiem dlaczego, jakieś takie uprzedzenia. Natomiast też jest to pytanie, do kogo idziecie? Ja potrafiłem chodzić na konferencję, gdzie nie chodziło, jak mnie ocenią. Ja idę, nawet ubrać się starałem nie do końca elegancko, by się nie dystansować od widzów, bo wiedziałem, jak będą ubrani, jak będą zachowani. Bo mnie nie obchodzi, co oceniający, bo chciałem koniecznie prezentować coś do moich rówieśników, by ich uświadomić. Nie obchodziła mnie ocena osób, które wiem, że przestaną pracować za jakieś 10-20 lat i one są winą tego, że jest tak, że jest ten problem, który chcę zaprezentować, że się nie robi tak, jak się powinno. Więc z założenia wiedziałem, że to, co prezentuję po części, jest atakowaniem pewnych realiów, które te osoby tworzą. Nie jakby oni byli moimi odbiorcami. Natomiast co do tworzenia, musicie też pamiętać a propos dobrego zaprezentowania danych. Jest też, oprócz tego, że pytanie, jak była rzetelność tej prezentacji, która była skrytykowana, to można przedstawić dane, mi chodzi o przedstawienie danych ładnie, wizualnie. Nie mylcie tego z przedstawieniem ich w sposób świetny i potwierdzający waszą hipotezę, bo to już może być fabrykowaniem. Może być manipulacja danymi, na przykład możecie zmienić skalę, która już może zmienić, tak? Możecie mieć dwa parametry przedstawione w wykresie na przykład słupkowym i macie, nie wiem, jeżeli weźmiecie sobie skalę od 0 do 100 i obie rzeczy wynoszą 25-28, no nie zobaczycie większej różnicy między tymi, tak? Ale możecie trochę zmienić skalę, gdzie różnica między 28 a 30 będzie kolosalna, tak? Bo pokażecie setne części jakby jednostek. Więc czegoś takiego nie róbcie, nie? A dużo osób może takie coś robić. Myślę, że właśnie jest duża różnica między Marcinowi raczej chodziło o sprzedaż, jako właśnie takim bardzo ciekawym zaprezentowaniu, o takim jakimś vibe, który wy byście mieli w sobie, a nie właśnie o takim czymś jak fabrykowaniu czegoś, czy na przykład wy merytorycznie macie kiepską pracę, ale przedstawicie ją tak, jakby ona merytorycznie była najlepsza, ponieważ ja myślę, że to właśnie może zezłościć jury. Bycie po prostu nie fair. Jeżeli jesteście zgodni ze sobą, jeżeli wasza praca jest zgodna merytorycznie, uważam, że jak najbardziej nie będziecie mieli żadnych problemów w przyszłości na konferencjach. Też może warto zwrócić uwagę, jak to przedstawiamy i może faktycznie nie musi to brzmieć, jakby to był na scenie przedstawiciel handlowy, który zaraz wciśnie jakiś lek, ale myślę, że jakby podsumowując to, co my chcemy przekazać, że po prostu każda prezentacja powinna być dostosowana, klarownie, ładnie zrobiona i stawiać trochę nacisk na to, jak my ją przygotowujemy i żeby to nie było takie szablonowe, wiecie, takie jak to kiedyś się robiło, granatowe tło, żółte litery, tylko po prostu możemy trochę więcej tutaj się postarać i ta prezentacja właśnie dla mnie taki styl Steve'a Jobsa to po prostu minimalizm i dobra, świetna prezentacja, w sensie prezentacja naszej pracy jako przygotowanie do tej prezentacji, że my wiemy słowo w słowo po prostu, co mamy powiedzieć i tu nie ma mowy o żadnej pomyłce. To myślę, że to też każdy gdzieś tam inaczej może rozumieć to, co chcieliśmy
przekazać. Dobra, dzięki. To ja jeszcze doprecyzuję, że w tej sytuacji, o której mówiłam, rzeczywiście bardziej chodziło o taki sposób prezentacji. I ten chłopak rzeczywiście bardzo dużo, on wręcz chodził po scenie, bardzo dużo gestykulował, tak intonował głosem. I no pamiętam, że wtedy się zdziwiłam po tej krytyce, no bo naprawdę ta prezentacja była świetna. Jako jeden z niewielu trzymał uwagę słuchaczy i mi to się bardzo podobało. No ale widocznie gdzieś tu jest taka granica na tych konferencjach takich profesjonalnych. Ja uważam też, że to jest też trochę czepianie się. Jakby wiecie, my wam mówimy, jak powinno się robić, ale uważam też, że jakby takie że to jest trochę też zaściankowe i że po prostu no bo osoba, która skrytykowała... Pytanie, czy poza tą uwagą była jakaś merytoryczna do treści uwaga? No bo to jak nie było, no to wiecie... No właśnie, to jest trochę czepianie, bo tak się nie robi. No, tak samo moglibyśmy się umówić, że każdy musi założyć czarną marynarkę i białą koszulę, od czego też już się odchodzi. Także... Jeżeli merytorycznie tak naprawdę ta praca nie miała większych błędów i nie było żadnych zastrzeżeń do merytoryki, to tak naprawdę można rzeczywiście uznać, że może ktoś po prostu nie trafi w gust jury, bo zobaczcie, że jeżeli byście trafili w jury na Marcina i byście przedstawili to jak Steve Jobs, to Marcin daje wam to maksa. By był max. I teraz nigdy nie jesteśmy w stanie określić, kto zasiądzie w jury. Z drugiej zaś strony taka rada może w takim razie, żeby te prezentacje, które robimy, prezentować na tyle uniwersalnie, żeby być na dobrym poziomie, który zainteresuje jury, ale też na przykład starać się nie przesadzać. No to we wszystkim trzeba znaleźć ten złoty środek, prawda? Tak samo myślę w prezentacji, ale to już kwestia, myślę, wyuczenia też. Im więcej będziecie prezentowali, tym lepiej będziecie wiedzieli, co możecie zrobić, czego nie możecie, co dobrze robicie i co należy jeszcze poprawić. Pamiętajcie, że argument tak się nie robi, to jest argument, który myślę, każdy, kto próbuje zmienić jakieś wytyczne postępowanie jakimiś badaniami, może też usłyszeć, tak? Myślę, że jak ktoś kiedyś powiedział, żeby włączać od razu terapię łączoną ze sterydem w leczeniu astmy, to też usłyszałby, tak się nie robi, jakieś jeszcze 5 lat temu, nie? 20 lat temu na temat leczenia niewydolności serca, bo to blokerami. Nie, tak się nie robi. No. Także może będziecie pionierami i już za 10 lat wszyscy będą sprzedawać swoją naukę jak Steve Jobs. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to jest, jak już tak trochę przedyskutowaliśmy, jak się robi, jak się nie robi i że trzeba gdzieś tam wybrać, jak najlepszy gdzieś to wyśrodkować, to może sprawdźmy po prostu, czy Miłoszowi ostatnio udało się to osiągnąć i będziemy mogli wszyscy wspólnie ocenić jego prezentację, a tutaj od razu zaznaczę, że Miłosz dostał aż 3, potem, jak się okazało, 2 nagrody na konferencji interdyscyplinarne aspekty chorób skóry i błąd śluzowych, także ja jestem bardzo ciekawa twojej prezentacji. Zapraszamy. Super. Jak mogę tylko poprosić, żeby... Okej. Okay. Możesz mnie wyrzucić chyba, czy nie możesz? I podpisz mi na czacie. Dobra, to dziękujemy ci, Miłosz, a teraz Ewa przedstawi swój przypadek, który będzie na prezentacji po angielsku. Nie wiem, Ewa pewnie też będzie prezentować po angielsku. Cześć wszystkim, Cześć wszystkim, tak, ja też będę prezentować po angielsku. Prezentacja. Chwilę. Okay. Po prostu mnie wyrzuć tam continue. Dobra. Dobra. To chwilę, bo tak wszyscy zawsze tacy mądrzy, jak chodzi o pomaganie wykładowcy z udostępnieniem ekranu, a potem nagle samemu się to nagle się okazuje, że wcale te rzeczy takie łatwe nie są. Okej, okay. Ale teraz wydaje mi się, że powinno być okej. Okay. Alright, so. Honorable jury, ladies and gentlemen, my name is Ewa Maria Sokolewicz. I'm a medical student from Medical University of Gdańsk, together with Professor Dr. Habilitowana Alicja Maria Dębska-Ślizin and Dr. Agnieszka Tarasewicz, both from the Department of Nephrology, Transplantology and Internal Diseases. We have described renal manifestations in patients with tuberous sclerosis complex. So what exactly is tuberous sclerosis complex? It's caused by a mutation of two separate genes, TSC1, TSC2 coding for tuberin and homotin respectively. They are of autosomal dominant inheritance. However, the majority of cases are being sporadic. They are affecting 1 in 14,000 to 1 in 25,000
people. And by this, they are falling into the category of a rare disease, because any disease affecting less than 5 people out of 10,000 in the European Union is considered rare. And also, I would like to stress here that 5,000 to 8,000 rare diseases affect 6 to 8% of the entire population of the European Union. So by that, we're talking about 27 to 36 million people. So in fact, rare diseases are not so rare. When it comes to establishing that diagnosis of tuberous sclerosis complex, we can go a twofold way. We can either talk about genetic diagnostic criteria or about the clinical ones. When talking about genetic diagnostic criteria, we're either dividing it into the mutation in TSC1 or TSC2 mutation. So as I said, in tuberin or Homerton, and both mutations are going to yield us a definite diagnosis. We're also going to get a definite diagnosis. We're going to follow the clinical diagnostic criteria by having 2 major or 1 major and 2 or more minor criteria being fulfilled. If 1 major or 2 or more minor criteria being fulfilled, then we are talking here about a possible diagnosis. Here are the diagnostic criteria, both major and minor features. Because we're talking here about the nephrological symptoms, I underlined the renal manifestations. So the multiple renal hematomas, angiomyolipomas in number of 2 or more, and multiple renal cysts. So those are the ones affecting the kidney. So I would also like to show you that even by looking at the diagnostic criteria, we can see that the disease has a huge impact on the whole renal system in the patient. So what was the aim of our study? The aim of the study was to determine the renal involvement in the adult patients with tuberous sclerosis complex. When it comes to the materials and methods, we analyzed the cases of 56 patients who were coming to the ward regularly for checkups. Out of those, 30 were female and 26 were male at the mean age of 31 plus minus 10 years. They were all admitted to our academic reference center, being the University Clinical Center in Gdańsk. We based our whole research on patient interview, as well as tests when it comes to blood and urine and imaging methods, as well as the prevalence of AML, so of angiomyolipomas, renal cysts, and renal cell carcinomas. We also have checked the hypertension in the patient, or the hypertension values, the blood pressure values, as well as the kidney function. The kidney function diagnostic criteria have been mentioned here. So the creatinine level, EGFR, as well as proteinuria and albuminuria. Out of the results, 52 individuals, so 92%, even more than 90%, because 92.85% presented with angiomyolipomas. So in fact, it would be easier to say that only 7% did not present with angiomyolipomas in our set of patients. Another result was that 9 patients have undergone nephrectomy, so 16%, as the result of those AML complications, which were very prevalent in our group. 30 patients had renal cysts, so we're talking here about actually a little bit more than half of the patients had renal cysts. And 1 patient was diagnosed with renal cell carcinoma in the course of the disease. Another thing we checked was the mean creatinine level and the UPCR, and here those values were 1 milligram per deciliter and 87.27 milliliter per minute respectively. And the mean UPCR was 258.28 milligrams per grams. In 16 patients, the UPCR was surpassing 150 milligrams per grams, and this is the value being the most important here. Another result we got was that in 21 patients, the UACR exceeded 30 milligrams per gram, so about a little bit more than 1/3 of the patients. In order to assess the kidney function, we also divided patients into the CKD staging. Here we were having CKD groups, sorry. So we're talking here about the stages CKD 1 and 2, as well as the third group consisted of stages 3 to 5, because this is already consistent with chronic renal failure. So when talking about our 56 patients, we were having 27 patients presenting with CKD 1, 20 patients with chronic kidney disease of second stage, and the stages 3 to 5 comprised 8 patients, so 14.28%. I also mentioned that we checked the hypertension in those patients, and 20 patients were diagnosed with arterial hypertension out of our group. When it comes to the conclusions of our study,
the incidence of renal manifestations was in fact consistent with reports previously mentioned and previously found. However, among a smaller group of patients, we're having 56 patients, which is actually for this group, I'm pretty sure the largest study so far made. Furthermore, adult TSC patients have relatively high prevalence of chronic kidney diseases. Here we're talking about stages 3 to 5, especially since this is consistent with chronic renal failure. And of course, with the potentially modifiable risk factors, those being proteinuria, albuminuria, and hypertension. Another conclusion in this case in our study was that it's crucial to pay special attention to the involvement of the kidneys in this set of patients, because those patients are more prone to develop renal insufficiency in the future. Additionally, also arterial hypertension can be developed in the set of patients. And this also shows why a holistic approach might be better and might be just simply more beneficial for the patients. So talking here about an interdisciplinary approach by both family doctors, cardiologists, and nephrologists. Thank you for your attention. Dziękujemy, okay. Ewa. Ja w ogóle bardzo lubię, jak prezentujesz coś po angielsku, ale dobra, to już tak na marginesie. Bardzo ładna prezentacja. Też ty występowałaś w innej kategorii niż Miłosz, bo to było już original research, tak? To prawda. Także też przynajmniej pokazujemy tutaj, że to są również inne typy prac, nie? Też jakby w tych sekcjach, gdzie prezentujemy prace oryginalne, to przede wszystkim mamy więcej czasu, możemy trochę więcej dopowiedzieć, trzeba się skupić też, tak jak tutaj Ewa miała zaznaczone, różne sekcje, czyli trzeba poruszyć tematy związane z metodologią, metody, wyniki, także to wszystko musi być gdzieś tam poruszone. Cieszę się, że Ewa nam to pokazała, bo to jest tak, myślę, że ważne, żeby każdy wiedział, z czym się je daną prezentację i jak to może wyglądać. Tutaj na tym ostatnim slajdzie mogłeś dodać na przykład jakiś, nie wiem, mail do siebie, czy jakieś referencje, bo nie miałaś żadnych referencji, nie? Nie, nie miałam, ale to faktycznie jakby ja tylko na samym początku podałam właśnie informacje, jak to były bardziej afiliacje, ale to faktycznie masz rację, nawet powinnam sobie zapisać, żeby to sobie gdzieś... Fajnie, że wybrałaś też ten szablon. On jest taki właśnie, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, minimalistyczny, klarowny. To jest szablon, który możecie pobrać chyba ze strony GUMED-u, nie? Czy z ekstranetu? W ekstranecie jest. Z ekstranetu. Tak, to dosyć, znaczy to jest, jak wejdziecie ekstranet po lewej stronie, tam jest logo, coś tam GUMED, to jest chyba druga linijka, czy trzecia, nie pamiętam. To tam chyba to znajdziecie, jedyne co, to musicie poinformować o promocji, w jaki sposób z tego korzystacie, jeżeli wykorzystujecie szablon prezentacji poza waszą uczelnią. Jeżeli prezentujecie to na konferencjach uczelnianych, GUMED-owskich, nie musicie, tak, nie musicie ich informować. Nie. Czy może ktoś z Was ma jakieś pytanie do Ewy, albo może Wy macie jakieś komentarze co do prezentacji? Ja tylko chciałbym jedną rzecz powiedzieć, odpowiedzieć tutaj koledze Mateuszowi. Mów, no. Kochany, mów. Słuchajcie, bo Mateusz pytał o fobię przed wystąpieniami publicznymi i teraz tak, jeżeli chodzi o leki przeciwlękowe, to ja Mateusz ci tam napisałem, że ja nigdy z takich rzeczy nie korzystałem, nawet nie wpadałem na taki pomysł. Jest to podyktowane między innymi tym, że pani doktor, z którą kiedyś miałem zajęcie, powiedziała, że wpadła kiedyś na taki pomysł, wzięła taki lek i strasznie obniżyło jej to aktywność myślenia, jakby poziom myślenia, bardzo się ciężko myślało w trakcie prezentacji, w związku z czym nigdy nie wiesz, jak na to zareagujesz. Ja bym z tym nie ryzykował. Jeżeli chodzi o skrócenie czasu prezentacji, trochę tego nie rozumiem, a jeżeli chodzi, słuchaj, o robienie notatek kosztem jakości, pamiętaj, że jeżeli przygotujesz notatki przed prezentacją, na przykład tydzień i całe swoje wystąpienie i przeczytasz je kilkunastokrotnie, a nawet jeszcze więcej, to ci wejdzie w pamięć i ty jakby będziesz to automatycznie sobie mówił. Nawet nie będziesz się, tak jak ja na prezentacji, nie będziesz się nad tym zastanawiał dokładnie. Oczywiście musisz myśleć nad tym, co chcesz zaraz powiedzieć, ale to będzie ci wchodziło tak naprawdę, to wejdzie ci w nawyk przed jakby konferencją i będziesz już to sobie mówił naturalnie. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć.
Jeżeli chodzi o fobię przed wystąpieniami, musisz, Mateusz, się zastanowić, z czego ta fobia wynika. Ale tak naprawdę, i to jest bardzo istotna kwestia do poruszenia, dlatego że najczęściej takie fobie wynikają z tego, co pomyślą o mnie ludzie, słysząc moją prezentację. Jeżeli z tego wynika twoja fobia, musisz sobie zdać sprawę z tego, że ty przygotowujesz prezentację i chcesz ją zaprezentować do your best, chcesz ją zaprezentować najlepiej, jak potrafisz, niezależnie od tego, kto co pomyśli. I nie skupiaj się na tym, na przykład, jeżeli z tego wynika twoja fobia, kto co pomyśli o tym, tylko postaraj się to przedstawić jak najlepiej, żeby każdy pomyślał jak najlepiej o tej prezentacji. Tylko chciałam dodać. Ja mam z kolei totalnie inne... Oj, przepraszam, Magda, przerwałam ci. Ja mam z kolei totalnie inne podejście. Mianowicie ja mam zresztą to samo podejście podczas egzaminów, także możliwe, że to również pomoże komuś przy egzaminach, chociaż teraz jak są online, to chyba ta forma trochę jest inna i trochę bardziej mniej stresogenna. To ja sobie wyobrażam, jak jest taka prezentacja albo właśnie jak dostaję taki egzamin, że w tym momencie... Gdybym ja w tym momencie, nie wiem, oddała albo skończyła prezentację, to mam 0%, więc jakby cokolwiek ja zrobię, będzie lepiej niż mieć 0%. I wtedy po prostu brnę w tą prezentację, wiem, ok, mam, nie wiem, te 6-7 minut, cokolwiek nie powiem, będzie to lepiej niż gdybym nie powiedziała nic i zeszła jakby ze sceny, jeżeli się jeszcze prezentowało na żywo, albo po prostu się wylogowała, powiedziała, że mam problemy z połączeniem na Zoomie. No i wtedy, wiesz co, mi się wydaje, że faktycznie, no dobra, musisz po prostu stanąć, musisz po prostu powiedzieć, dobra, to zrobiłem, to przygotowałem, tak to wyglądało i zupełnie na luzie. A jeżeli chodzi o przygotowanie do prezentacji, też moim zdaniem fajną opcją jest, jeżeli ty musisz tłumaczyć komuś to w jakimś innym języku, czyli na przykład, no w moim przypadku jest to całkiem fajnie, bo jeżeli mam prezentację po angielsku, no to sobie siadam tam, nie wiem, z jakąś koleżanką i jej czytam tą prezentację albo jej opowiadam tą prezentację po polsku. No i tym samym jakby po pierwsze nie używam tych samych sformułowań, po drugie też gdzieś tam mi wchodzi w nawyk właśnie zmiana trochę, jakby takie opowiadanie, mając slajdy przy sobie, no bo nie możesz przejść tych slajdów, no bo one są w innym języku. Także może to, no nie wiem jakby na ile to będzie było właśnie, to by działało w drugą stronę, ale może właśnie warto nad tym pomyśleć. Jeszcze jedna, przepraszam, ważna rzecz, a propos właśnie fobii, ale a propos samej, słuchajcie, konferencji, to jest akurat mój taki protip, ja tak przynajmniej robię, ja nie idę na konferencję z nastawieniem, muszę coś wygrać. I ja muszę dać siebie wszystko i jakby być ze sobą, żyć ze sobą w zgodzie i móc sobie powiedzieć po konferencji, dałem siebie wszystko, przedstawiłem wszystko tak dobrze, jak byłem w stanie. Nie, że idę, słuchajcie, i muszę zająć pierwsze miejsce, muszę zająć drugie, trzecie miejsce, podium czy nagrodę, ponieważ to czasem nie jest od nas zależne. Czasem będzie ktoś, kto będzie miał dużo lepszą pracę merytorycznie i nie będziecie w stanie zająć miejsca. Ale myślę, że najfajniej będziecie, jak sobie założycie za cel, chcę postanowić, że dam z siebie wszystko i wtedy dużo łatwiej wam będzie zaspokoić tą swoją jakby potrzebę, tą swoją ambicję, I mimo niezajętego miejsca, nawet jak ja bym na tej konferencji poprzednio nie zajął miejsca, ja wiedziałem, że będę z siebie zadowolony, bo naprawdę więcej z tego case'a wycisnąć nie mogłem. Myśląc tak, może to też wam po prostu pomoże się trochę mniej stresować podczas prezentacji, czując mniejszą presję wywieraną na samym sobie, czy muszę coś zająć, czy nie. I chyba też powiedzieć sprawy na absolutnym luzie. Boże, przepraszam, Magda, znowu sobie wyrzucam słowo, ale to absolutnie zajmie mi już tylko 2 minuty, jak to opowiem tą krótką anegdotkę. Mianowicie ja przy innych prezentacjach też zresztą jakby z tej grupy TSC, ale na inne, z innej jakby faktycznego tematu, ale cały czas trzymam się tylko TSC. Byłam strasznie spięta, bo jakoś miałam właśnie taką motywację, że koniecznie to jest taki mój ukochany temat, powinien jakby zostać zrozumiany w tej całej swojej właśnie pięknie, właśnie jaka to jest duża grupa i ach i och i tak bardzo kochałam ten mój cały temat. I jakoś nie spotkał się w żaden sposób ani z jakimiś laurami, ani z niczym. I słuchajcie, 2 tygodnie temu bodajże, bo w zeszłym tygodniu nawet, była konferencja IMSC, o której ja totalnie zapomniałam, bo się na nią zameldowałam 2 miesiące temu chyba. Nawet nie przeczytałam maila od nich przypominającego. Weszłam w skrzynkę mailową w czwartek o godzinie 22:30, po tym jak jeszcze miałam jakieś tam spotkanie ze znajomymi, o tym, że przypominają, że następnego dnia jest moja sesja od godziny 10 do 10:10. Na szczęście slajdy już miałam kiedyś przygotowane, bo wtedy się jak się już rejestrowałam, to miałam te slajdy zrobione. I wiecie co, ja tak na totalnym spontanie znałam mój temat, znałam temat dobrze, bo to była ta moja grupa pacjentów, każdego z nich przebadałam. I stwierdziłam, dobra,
trudno, jestem między zajęciami z onkologii, tutaj tam na szybko wyszłam wcześniej z jednych zajęć, siedziałam sobie w jakimś tam pokoju dla pacjenta i stwierdziłam, dobra, przedstawię, powiem im, co mam do powiedzenia po 10 minutach i tak muszę uciekać na zajęcia, więc do widzenia, no i przynajmniej będę miała aktywnego uczestnika. No i 2 dni temu przyszła informacja, że zajęłam 2. miejsce, jakby z tego tematu, który przedtem w ogóle totalnie nie miał żadnych, nie zdobyłam tymi prezentacjami niczego, tylko że właśnie one były z innego tematu, a wydawało mi się, że właśnie te manifestacje nerkowe, czyli właśnie to, jest o wiele mniej ciekawe niż manifestacje o zaburzeniach lipidowych u tych pacjentów, które przedstawiałam wcześniej. Także może właśnie taki, czasem taki totalny spontan i zabranie sobie trochę tego stresu też naprawdę pomaga, bo jeżeli ty tak trochę wychodzisz i mówisz, dobra, przedstawię, niech będzie, zobaczymy, co się stanie i tak, potem mam inne rzeczy do roboty i elo i siema, to może wcale to nie jest takim złym podejściem. Magda już nas nigdy nie zaprosi. Nie. Bo za dużo mówimy. Ja się śmieję oczywiście. Nie, ja się śmieję. I właśnie liczyłam na to, że wywiąże się taka dyskusja i tylko chciałam nawiązać do tego, co mi już powiedziałeś o tym, żeby zdać sobie sprawę, z czego wynika ten nasz stres i myślę, że warto to powiedzieć, żeby, bo wam się wydaje, że ludzie, którzy biorą udział w konferencjach, to są totalne koksy, to są po prostu najlepsze osoby z każdej uczelni i po prostu no wy się boicie, że jak zaprezentujecie swoją prezentację, to wypadniecie blado. Otóż tak nie jest. Każdy z nas jest po prostu studentem, dobra, ja już nie jestem studentem, ale o tym zapominam. Każdy z nas gdzieś tam zaczyna, jest początkującym, to od nas zależy, jak się przygotujemy do tego tematu i każdy z nas jakby startuje z tego samego, chyba że siedzi w jakimś temacie bardzo, no to trochę inaczej, ale dajmy sobie przyzwolenie po prostu na to, że te nasze wystąpienia nie muszą być idealne, możemy się pomylić, możemy nie zrozumieć pytania, możemy na pytanie nie odpowiedzieć, tak jak od nas ktoś tego oczekuje. Pamiętajcie, że wy się uczycie, to są konferencje studenckie, macie po prostu się super przygotować, ale bez jakichś takich wygórowanych oczekiwań. Dajcie sobie przyzwolenie na pomyłkę, na niezrozumienie, na to, że ktoś może być lepszy, gorszy. Po prostu podejdźcie do tego zadaniowo, jak się zgłosiliście na konferencję, zróbcie tak, jak najlepiej, żeby to było z korzyścią dla was, dla waszego rozwoju, edukacji, ale po prostu dajcie sobie trochę... Musicie pamiętać, że błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi. Dokładnie. Na błędach uczymy się Taka jest prawda, to jest bardzo mądry, tak, to jest bardzo mądry cytat, słuchajcie. I na błędach się człowiek najwięcej uczy i my jesteśmy, słuchajcie, młodzi po to, żeby właśnie te błędy robić. Właśnie teraz. I właśnie jak teraz, im więcej zrobicie tych błędów, im więcej będziecie próbowali, im więcej się pomylicie, im więcej razy nie wygracie, tym więcej z tego skorzystacie. W związku z czym nie bójcie się, tak jak Magda mówi, to nie jest tak, że wy już teraz musicie być alfą i omegą. Wszystko robi się krok po kroku, ciężką pracą. To nie można powiedzieć, że nie, ale krok po kroku i wy dojdziecie do tego swojego celu i będziemy, słuchajcie, rozmawiali na takich webinarach i na przykład ja was będę słuchał i będę zaszczycony, żeby móc was słuchać. I będzie na przykład super, tak? I tyle. Słuchajcie, bo... Ja zacząłem w międzyczasie odpisywać te pytania na czacie. Może Karol byś zaprezentował swoją prezentację i jakby... Tak, i wtedy pogadamy. Puścimy, jak ktoś już będzie chciał iść, nie wiem, spać, to tak. A ci, co będą chcieli z nami porozmawiać, podyskutować, to jeszcze zostaną po prostu. Dobrze, to... W ogóle przepraszam, tylko właśnie coś bardziej takiego, jak nie znasz konkretnie odpowiedzi na to pytanie, to może warto, to ja bym tak trochę odskoczyła może, nie wiem jak to by było postrzegane, ale może tutaj akurat z tym się nie spotkałam, ale w literaturze zwrócono uwagę na to i na to. Tak. Ja odpowiadając na to wielce dobre pytanie, bo to jest bardzo dobre pytanie, to słuchajcie, to jest w sumie można by to porównać do tego, jakbyśmy teraz wam odpowiedzieli, że nie wiemy. Bo w sumie nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Ja jestem dokładnie za tym, co Magda. Kiedyś nie pamiętam od kogo, ale nie pamiętam gdzie albo czy to widziałem, żeby starać się nie odpowiadać, że się czegoś nie wie.
Okej, trzeba się czasem przyznać, na przykład, że czegoś się nie wie i coś trzeba doczytać i to nie ulega wątpliwości, ale na przykład możecie zawsze powiedzieć, trochę odpowiedzieć dookoła na to pytanie, ale że to jest kwestia warta uwagi i warto byłoby ją doczytać na pewno, ale no... Jeszcze takie, teraz mi się przypomniało, wiecie co, jak się kończy swoją prezentację, możecie też powiedzieć takie zdanie, dziękuję bardzo, teraz chętnie przejdę do pytań, które Państwo mi zadacie, albo jestem gotowa odpowiedzieć na pytania odnośnie mojej prezentacji. Też jak dostaniecie pytanie, warto zawsze powiedzieć dziękuję bardzo za takie pytanie, dziękuję bardzo za takie wartościowe pytanie, ale uważam, że to takie zaznaczenie, że dziękuję bardzo, jestem gotowa, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Super pokazuje, że Wy wiecie, jak wygląda konferencja, wiecie, że ta dyskusja będzie i że jesteście do niej, tak wiecie, przygotowani. To dodaje takiej pewności i to jest też to fajnie wygląda. I też właśnie, żeby podejść do tego tak na luzie, bo czasami po prostu nie macie wpływu na to, jakie dostaniecie pytanie, bo jeżeli powiedzmy zajmujecie się, nie wiem, mikrobiologią lekarską i to jest wasza największa pasja w życiu, a będzie chirurg w komisji, który generalnie no to zna może amoksycylinę z kwasem klawulonowym i tam... Dobra, już może nie będę kontynuował, ile znam antybiotyków różnych, to jak wam zada jakieś pytanie, zwłaszcza jeszcze z jego branży, no to po prostu nie będziecie wiedzieli, nie? I też zwłaszcza jeżeli jesteście, powiedzmy, na początku toku studiów, jeżeli szybko zaczynacie przygodę z prezentacjami. Przed wszystkim nie da się chyba ustrzec, słuchajcie, i tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest nauka, nauka, jeszcze raz nauka. Staramy się wam powiedzieć wszystko tak, abyście mogli jak najwięcej rzeczy przewidzieć i być na bardzo dużo rzeczy gotowi, ale no gdzieś na samym końcu trzeba powtórzyć to, że na część rzeczy nie mamy jednak wpływu i się cały czas uczymy. A jeżeli chodzi, bo tutaj jest pytanie, niektóre komisje lubią, jak się ich wręcz zagada podczas dyskusji. Co o tym sądzicie? Protipy, jak to zrobić? To... Myślę, że jak się mówi po prostu na ten temat sensownie, no to każdy lubi, jak pokazujecie, no, że macie... Jeżeli znacie skład komisji i wiecie, że na przykład dana osoba się tym zajmuje, no to może tam warto na przykład przeczytać jego jakieś prace naukowe. No bo jeżeli on coś napisał gdzieś tam do PubMedu, to taka jest jego wiedza i pewnie jeżeli was o to zapyta, no to jest o tyle łatwiejsze będzie, tak? Zwłaszcza jeżeli to się gdzieś tam pokrywa z waszym tematem prezentacji. Ale ja nie do końca zrozumiałam to pytanie. W sensie mi się to wydaje niekulturalne brać na siebie ciężar, że... Na pewno, jeżeli chodzi o... Dyskusji w sensie, tak? No, to nie znaczy... możesz jakby wziąć do końca na siebie ciężaru dyskusji. Dyskusja musi być zainicjowana przez jury. Tak samo mi się wydaje, że jeżeli zainteresujesz odpowiedzią po prostu swoją jury, to rozmowa jakby gdzieś tam... Szkoda, że ja nie nagrałem na przykład o siebie z konfy to, bo tam akurat było tak charakterystycznie, że właśnie tam dostałem jedno, dwa pytania, a potem gdzieś tam były trzy zdania wymiany po prostu. I jak zainteresujesz jury, to po prostu ta rozmowa się wywiąże, ale czy zagadywać? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo różnie można interpretować czeka, zagadywanie. Nie? Raczej ja też bym czekał. Czeka się na te pytania. Musicie pamiętać, że trzeba być jakby kulturalnym, tak, i jakby gdzieś tam znać tą kolejność tego wszystkiego, że właśnie czekacie jakby na pytania. No, jakby tak, tak. Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy dobrze na to pytanie. W każdym razie tu jeszcze cofnę się do jednego pytania. Jak wyszukiwać konferencje i jak brać w nich udział? To powiem wam, że tyle lat mija, nadal nie ma jakiejś takiej fajnej bazy. W sensie nie ma takiej strony, gdzie by były wszystkie konferencje, gdzie by to by było na bieżąco jakoś update'owane. To każdy gdzieś tam... No nie wiem, ja... Po prostu obserwowałam, w czym biorą udział moi znajomi, gdzieś tu sobie spisywałam i najlepiej polajkować wydarzenia tych konferencji na Facebooku, bo wtedy się wyświetla, jak już jest nowa edycja.
Natomiast tak naprawdę często na kołach naukowych podaje się wartościowe konferencje. No, trzeba się gdzieś tam wzajemnie wspierać. No nie wiem, ja parę miałam takich podejść, żeby gdzieś tam spisywać te konferencje. Może jeszcze nam się to uda, nie wiem, na jakimś blogu czy na czymś, ale tyle tego teraz jest. Więc, ale myślę, że te takie najważniejsze, takie te ogólnopolskie, gdzieś tam duże konferencje, to fajnie jakby były zebrane w jednym miejscu, żeby każdy jednak, wiecie, mógł sobie gdzieś tam zawsze zajrzeć. Tam był, nawet były jakieś tworzone właśnie takie strony, które podsumowywały konferencje i na każde, które wchodziłem, to te strony już nie działały. W związku z czym nie wiem, w czym istnieje problem, ale w czymś jakby ten problem istnieje. Ktoś musiałby się w to zaangażować. Tak. Może w tym, że robią je studenci i kończą studia, to jest ten problem. Tak, i to jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Ale tak jak Magda powiedziała, myślę, że na Facebooku dużo można zauważyć, ale też udzielając się, słuchajcie, w kołach naukowych, między sobą wymieniać się tym, że na przykład jest jakaś konferencja. Tutaj Marta napisała, że jest grupa na Facebooku International Opportunities for Medical Students. To na pewno jest fajne. Jest też strona Medycyna na Całego na Facebooku. Medycyna na Całego, tylko widzicie, tylko czasami no tam jest wszystko, tak? I webinary, i spotkania, i wszystko. Także czasami się nie chce tego czytać. Wiecie, o co chodzi, że przydałaby się sama strona z takimi wartościowymi konferencjami studenckimi dla studentów, nie? Czy tam możliwe na BML-u coś takiego zrobić właściwie, taką zakładkę może. No, ja to od razu się... Ale to znowu, to tak naprawdę trzeba było konferencje pogrupować na, wiecie, ogólnopolskie, międzynarodowe, internistyczne, dermatologiczne, urologiczne, no to jest no dużo pracy, ja się nie dziwię, że nie wiem, już parę razy chciałam Kamila tutaj zaprosić do współpracy nad jakąś aplikacją, ale po prostu wydaje mi się, że to jest kupa pracy. Ja też już o tym myślałem i wydaje mi się, że to jest wszyscy bardzo dużo roboty. Tak, no naprawdę. Ja jakby... Żeby to jeszcze aktualizować, nie? Jak te deadline'y się gdzieś dużo tam roboty wyruchają. I mały potencjalny zysk tak naprawdę, bo ilość odwiedzeń takiej strony no właśnie. Byłaby jakaś zawrotna. No, to musiałby być jakiś fanatyk i tutaj się dzielić codziennie, sprawdzać, czy dobra. Słuchajcie, w ogóle tak, dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. To spotkanie trwa prawie 2,5 godziny. Jest dla mnie w ogóle niesamowite, że tyle osób nas słucha. Jest ktoś zdziwiony. Widziałaś, Ewa? Widziałaś, Magda? Teraz już go nie widać, ale wygląda na zdziwionego. Kto? Nie wiem. Żyja? Nie. A. Ale słuchajcie, mam nadzieję, że naładowaliście się taką dawką naukowej inspiracji, akurat tak przed majóweczką, żebyście sobie mogli teraz to na spokojnie przyswoić. Myślę, że generalnie te konferencje takie większe, to już te na ten semestr, to wszelkie deadline'y się chyba pokończyły albo niedługo pokończą. Także to, co my teraz mówimy, najprawdopodobniej zastosujecie w październiku, ale myślę, że warto już teraz sobie zbierać w sobie tą motywację, zbierać informacje na temat konferencji, żeby po prostu nie przegapić potem tych terminów nadsyłania abstraktów, żeby być przygotowanym. Też pamiętajcie, że to, że chłopaki tutaj, czy Ewa też, no Ewa miała oryginalną pracę, to w ogóle kupa roboty, ale nawet case to często naprawdę zajmuje dużo czasu i to nie tylko mam na myśli, żeby tego pacjenta opisać, ale też, żeby w ogóle znaleźć taki przypadek, żeby nie wiem, dostać zgodę na publikację. Także myślę, że tutaj moglibyśmy zrobić kolejne spotkanie na temat, jak w ogóle zabrać się, za co się zabrać, jak dotrzeć do tych ciekawych przypadków. Jakby tutaj wiadomo, możemy podsumować, że zapisać się do koła, ale może jakby fajnie moglibyśmy ugryźć ten temat i po prostu coś więcej powiedzieć. I warto może byłoby to zrobić też przed wakacjami, bo na praktykach studenckich też macie dużą szansę, żeby znaleźć jakiś przypadek i tak było chyba w twoim to przypadku. Prawda. Miło, tak, tak, tak było w moim przypadku. A i w Magdy też przecież przypadku tak było. Ja się znalazłam na praktykach. Tak, ja to samo. Nie chodził Magda lekko z tobą, że wykorzystacie tą wiedzę w październiku, bo wykorzystacie już ją już teraz. Tak, już teraz wakacje podczas praktyk, ale nie, taka prawda, podczas praktyk również by było istotne, abyście zwracali sobie na to uwagę, bo można fajnych pacjentów wyłapać.
No, od razu zapraszamy na Shameless 4, które odbędzie się w listopadzie. Pod koniec. Zacieramy rączki. Dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj pytanie. Są inne konferencje dla studentów medycyny, a inne dla kierunków pokrewnych, to jest diagnostyki laboratoryjnej. Wydaje mi się, że tak. Wydaje na mi się, pewno że to, że my o nich nie mówimy, to jakby wynika z naszej niewiedzy, czy tam po prostu je mamy zawężone trochę na te konferencje. Ale te lekarskie. Natomiast wydaje mi się, że na takich większych konferencjach, takich ogólnopolskich, to są oddzielne panele właśnie dla nauk takich podstawowych. Tak mi się wydaje. Może nie wczytywałam się w to, ale wydaje mi się, że to na pewno też inne kierunki są uwzględnione. Na pewno. Tak samo jak w naszym, tak samo właśnie na innych kierunkach jakby działalność naukowa jest konieczna, w związku z czym konferencje są na pewno. Może być ich trochę mniej na przykład, ze względu na po prostu mniejszą ilość studentów delikatnie, ale ja myślę, że są konferencje i na pewno są też duże konferencje. Dokładnie. To tak, ja wam dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ewa, Miłosz, Karol, Marcin, który chyba zniknął. Serdecznie wam dziękuję. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Tak, zaraz ostatnie pytanie. No dobra, w każdym razie chciałam tylko zakończyć. To już będę mogła wyłączyć nagrywanie, także dziękuję wam. To nie było odliczenie na webinar. W każdym razie dziękuję wam bardzo za obecność i wam za przygotowanie, poświęcenie swojego czasu.